depresja i myśli samobójcze. Czy to są też te rzeczy, które kiedyś Panią jakoś dotknęły? Oczywiście, że tak. Zdarzyło mi się. Zdarzyło mi się w życiu, powiem szczerze, dwukrotnie być na takiej krawędzi. Oczywiście to jest jakaś taka myśl, która w moim przypadku się nigdy nie rozwinęła jakoś tak, że nie wiem, raz mi się zdarzyło, że nawet czytałam w internecie, jakie są sposoby odejścia z tego świata, ale to jest moment. Ja jestem bardzo odpowiedzialna, ja mam synów dwóch, którzy mają tylko mnie i mojego ojca. W związku z tym jakby dla nich brak matki byłby katastrofą, dla mnie byłby tchórzostwem totalnym. To są ułamki sekundy, ale nawet jeżeli w czyjejś głowie, w ułamek sekundy pojawi się, mam dość tego wszystkiego, mam dość tego świata, mam dość tego, co się dzieje, mam dość hejtu, mam dość bliskich ludzi, którzy potrafią mnie oszukać. Ktoś powie, Boże, taka mądra, wyszczekana, pisze właśnie na Instagramie, tyle mądrości. Tak, tak. Te mądrości wynikają z doświadczenia. Te mądrości wynikają właśnie z tego, że mnie to doświadczyło, że ja przez to przeszłam, że ja tego dotknęłam, albo bezpośrednio, albo ktoś bardzo blisko mnie, że albo pomagałam komuś wyjść, niejednokrotnie wielu ludziom pomagałam wyjść ze strasznych sytuacji, z ciężkiej choroby, z ciężkiej sytuacji życiowej, zakrętów życiowych. Ja nigdy ludzi nie oceniam jednoznacznie, że coś jest czarne, coś jest białe, tego też mnie życie nauczyło. I to powoduje tą moją mądrość życiową. Wiele rzeczy w moim życiu się wydarzyło dobrych, ale wydarzyło się również wiele rzeczy złych. W życiu są plusy i minusy. Ważne, żeby wyjść na zero, a jeżeli już tych plusów będzie więcej, to tylko to jest świadectwem tego, że się uczyliśmy. Tylko świadectwem tego, że wyciągaliśmy wnioski z tych minusów. Tylko świadectwem tego, że szliśmy w życiu w taki sposób, żeby obok nas szedł drugi człowiek. Żebyśmy mieli wokół siebie ludzi. Ja zawsze inwestowałam w ludzi. Nie interesowały mnie pieniądze. Nie dlatego, że miałam ich nadmiar. Różnie bywało i różnie bywa. Natomiast ja wiedziałam, że jeżeli mam z boku człowieka, do którego mam 200-procentowe zaufanie, a mam naprawdę kilkoro przyjaciół, na których mogę liczyć dzień i w nocy. I ci ludzie z boku są bardzo ważni, bo wtedy, kiedy my się czołgamy, to oni są w stanie nas pociągnąć. Wtedy, kiedy my mamy połamane skrzydła, to oni nam je podnoszą, te skrzydła. Ale nie zapominajmy, jak wejdziemy do góry, że oni są.